Gdy zbyt długo złota jesień trzyma, nagle przyjdzie zima. Justyna Janusz-Konarska, witam Państwa i zapraszam na wciąż bardzo przyjemną prognozę pogody na jutro. W sobotę Polska znajdzie się w zasięgu wyżu z nad Morza Północnego do południa na południu kraju. Pogodę psuć będzie jeszcze front chłodny związany z niżem z nad Rosji. Z północnego zachodu napłynie chłodne, polarno-morskie powietrze. I na termometrach zobaczymy od 6 do 11 stopni, a na Przedgórzu 5-6. Spójrzmy na szczegóły dla Dolnego Śląska. Pierwsza część nocy jeszcze pogodna i bez opadów, potem zachmurzy się i popada przelotny deszcz. Będzie też mocniej wiało, w porywach do 55 km na godzinę. Temperatura od 6 do 9 stopni. Przed południem jeszcze zanikające opady deszczu, potem pogoda poprawi się i wyjrzy do nas słońce. Chłodno od 8 stopni w Kłodzku i Jeleniej Górze do 10 w Legnicy i we Wrocławiu. Ciśnienie będzie rosnąć, w południe wyniesie 1007 hektopaskali, wiatr północno-zachodni umiarkowany do słabego, a biometr i warunki na drogach zmienne. W niedzielę więcej słońca, ale wciąż chłodno, maksymalnie 10 stopni. I z taką niższą już temperaturą rozpoczniemy nowy tydzień. Spokojnego wieczoru Państwu życzymy, do zobaczenia.